Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na konferencji prasowej po zakończonym szczycie społecznym w Szwecji. Bardzo serdecznie witam obecną tutaj razem z nami panią premier Beatę Szydło, a także towarzyszących jej ministrów, minister rodziny, pracy i polityki społecznej pani Elżbieta Rafalska, a także wiceminister spraw zagranicznych pan Konrad Szymański. Jako pierwsza głos zabierze pani premier. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Pozwólcie, że moją wypowiedź dotyczącą szczytu i tych ważnych decyzji, które tutaj zapadły, uzupełni pani minister Elżbieta Rafalska, bo to ona przecież w rządzie Prawa i Sprawiedliwości jest odpowiedzialna za tę politykę i to w dużym stopniu praca pani minister, jej zespołu i również ministra Szymańskiego zaowocowała tym, że dzisiaj Polska podpisała ważny dokument. Dokument, który jest pewną mapą drogową, ramami, które będą obowiązywały przy budowaniu polityki społecznej Unii Europejskiej, ale dzięki zaangażowaniu polskiego rządu, dzięki naszym postulatom, te gestie, które pozostają dla państw członkowskich, dla państw narodowych, będą nadal pod naszą kontrolą. My chcemy, żeby Unia Europejska stosowała pewne zasady, pewne narzędzia, które stosuje już na przykład Polska. Mówił o tym między innymi dzisiaj w czasie panelu dyskusyjnego, w którym ja miałam okazję wziąć udział, również pan przewodniczący Jan Guz mówił i podawał przykład, iż Polska jest krajem, w którym te rozwiązania, o których niektóre państwa, przedstawiciele niektórych państw mówili, że chcieliby, żeby były realizowane, już w Polsce się po prostu dzieją. Polska rozwija się bardzo dynamicznie, bardzo szybko. Prowadzi nasz rząd bardzo ambitną i też przełomową politykę społeczno-gospodarczą. Ja mówiłam wczoraj w czasie podsumowania prac rządu dwuletniego, iż dokonaliśmy rzeczy, która wielu wydawała się niemożliwa, ponieważ połączyliśmy programy społeczne, prorodzinne, a więc takie, które najczęściej są odbierane powszechnie jako programy kosztowne, jako programy, na które trzeba wydawać tylko pieniądze, które się nie zwracają, a my połączyliśmy je razem z programami rozwojowymi. Zrobiliśmy w ten sposób wehikuł napędzający polską gospodarkę i nie tylko wsparliśmy polskie rodziny, ale również właśnie pozwoliliśmy w ten sposób pobudzić polską gospodarkę i to jest niewątpliwie sukces całego rządu. Mówiłam na panelu w czasie naszych dyskusji właśnie o tych dobrych wskaźnikach, o dobrych wynikach polskiej gospodarki. Mówiłam o narzędziach, które polski rząd stosuje, aby wspierać rynek pracy. Ta dyskusja koncentrowała się głównie na tym, co zrobić, ażeby przyszłe wyzwania rynku pracy, poradzić sobie z nimi, co zrobić, aby rozwijała się też edukacja, która pozwoli młodzieży odnajdować się na rynku pracy. A więc mogę powiedzieć, że bardzo potrzebny szczyt, bardzo, bardzo dobre dyskusje i sądzę, że więcej powinniśmy w Unii Europejskiej odbywać właśnie takich merytorycznych rozmów. W drugiej części szczytu odbyło się spotkanie robocze już w gronie premierów, w czasie którego rozmawialiśmy na temat kultury, na temat tradycji, na temat edukacji. Ta rozmowa dotyczyła przede wszystkim tego, w jaki sposób państwa członkowskie odnoszą się do przyszłych ram finansowych i czy kultura i edukacja stanie się również jednym z priorytetów budżetowych przyszłej perspektywy. Te decyzje będą zapadały w lutym. Ale ta dyskusja, która dzisiaj się rozpoczęła na ten temat, wydaje mi się, że też bardzo inspirująca, bardzo ważna. I ja pozwoliłam sobie przy tej okazji powiedzieć o sprawie, o którą zapowiadałam Państwu, że będę na ten temat mówić dzisiaj przy stole. Powiedziałam o sprawie, bo bardzo doskonale się to łączy właśnie, jeżeli mówimy o kulturze, o edukacji, o tradycji, o wartościach, o tym wszystkim, co łączy Europę.
i chcemy, żeby tę Europę łączyło, to musimy też pamiętać o tym, że Europa wyrosła z tradycji greckich, rzymskich i jej fundamentem są wartości chrześcijańskie. I wszyscy powinniśmy o tym pamiętać. Ale powinniśmy też jako państwa członkowskie przede wszystkim nawzajem się szanować. We wszystkich państwach członkowskich w demokratycznych wyborach zostały wyłonione większości parlamentarne, które utworzyły rządy. Kraje prowadzą swoją politykę, reformują się, wprowadzają programy, do których zobowiązali się wobec swoich obywateli w kampaniach wyborczych. Te programy, które pozwalają im jak najlepiej prowadzić sprawy poszczególnych państw. I każdy rząd ma do tego prawo, również rząd polski. Rząd polski wybrany w demokratycznych wyborach, który realizuje program uzgodniony z Polakami. Powiedziałam o tym, że nie może być takiej sytuacji, jak ostatnio dwa dni temu w czasie debaty w Parlamencie Europejskim, kiedy naród, jeden z narodów naszej wielkiej rodziny europejskiej zostaje oszkalowany i obrażony. Bo 60 tysięcy ludzi, którzy w Warszawie wyszli na piękną biało-czerwoną manifestację, żeby uczcić święto niepodległości, nie może być nazywanych przez nikogo. I dotyczy to nie tylko Polski, ale każdego innego kraju. Nie może być nazywanych faszystami. I zaapelowałam dzisiaj do moich kolegów, premierów, żeby powzięli na ten temat refleksję i żebyśmy wzajemnie się szanując, nigdy więcej do tego nie dopuścili. Bardzo jasno potępiamy wszystkie ekstremizmy. Potępiamy takie zachowania, które godzą zachowania Europejczyków i Polska nie toleruje zachowań, które są przekraczającymi wszelkie dopuszczalne normy. I to było wyraźnie powiedziane. Ale nigdy się nie zgodzę na to, żeby mój kraj, który był ofiarą dwóch totalitaryzmów, żeby obywatele mojego kraju byli w taki sposób szkalowani i pomawiani. Nie ma na to zgody polskiego rządu. Możemy się między sobą różnić, możemy mieć różne zdania, rozmawiajmy o tym, ale jeżeli chcemy, by rodzina europejska właśnie rozmawiała i budowała swoją przyszłość w oparciu o wartości, to ten szacunek jest potrzebny wszystkim tym, którzy są członkami tej rodziny, a Polska jest członkiem rodziny europejskiej.